Witam Państwa po przerwie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Witam wszystkich po przerwie. Projekt zarządu w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy, druk numer 1, druk numer 2 i w sprawie druk numer 3. Szanowni Państwo, z racji tego, że wszystkie trzy druki dotyczą tej samej sprawy, mam taką propozycję, abyśmy przeprowadzili jedną dyskusję nad wszystkimi trzema drukami, a później po tej dyskusji przystąpili do głosowania w kolejności wszystkich trzech druków. Jeżeli nie będę widział sprzeciwu z Państwa strony, uznam, że przyjęliście Państwo moją propozycję. Dziękuję bardzo. W takim wypadku, proszę Państwa, druk numer 1, ja wszystkie druki odczytam, projekt zarządu, opinie pozytywne wskazane w komisji, anuluje się uchwałę numer 36/544/13 z dnia 23 września w sprawie zadań priorytetowych dzielnic 18 na rok 2013. Macie Państwo podział poszczególnych kwot w tym druku. Druk numer 2. W sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na rok 2014 zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie wykonanie koncepcji projektu budowy i remontu parkingów, a przeznacza na wniosek fontanna na placu centralnym. Druk numer 3. Wpis do wieloletniej prognozy. Realizacja zadania dotyczącego konkursu na 2PA, czyli realizacja inwestycji polegającej na budowie fontanny, 3000 zł w tym roku i 18 tysięcy w przyszłym roku. Chciałbym od razu, proszę Państwa, przeczytać pismo, jakie wpłynęło do Rady Dzielnicy po przyjęciu uchwały na ostatniej sesji. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. To pismo jest jakby podstawą do zwołania tej sesji nadzwyczajnej. Odnosząc się do uchwały nr 36/544/13 z dnia 23 września 2013 roku, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w celu realizacji dyskutowanego zakresu zachodzi konieczność przeprowadzenia m.in. niżej wymienionych czynności. Ustalenie składu konkursowego, jego powołanie oraz zatwierdzenie wyżej wymienionego składu zarządzenia Urzędu Miasta Krakowa, opracowane przez zatwierdzenie składu konkursowego w konkursu powinien być na zatwierdzone zarządzenie Urzędu Miasta Krakowa. Opracowanie prac konkursowych po zatwierdzeniu odmienionego konkursu minie około 5 do 6 tygodni. Posiedzenie sądu konkursowego lub nagrodzenie pracy rozstrzygnięcie konkursu. Informujemy również, że rozliczenie zadania, m.in. wypada na wyróżnienie oraz wynagrodzenie sędziów zewnętrznych, może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. W związku z tym, że finansowanie, rozliczenie całego zadania w bieżącym roku jest niemożliwe, zachodzi obawa, że przyznane przez Radę Dzielnicy środki nie zostaną wykorzystane. Biorąc powyższe pod uwagę, w bieżącym roku jest niemożliwe rozpoczęcie realizacji zadania pod nazwą Fontanna na Placu Centralnym, cyklu dwuletni. W 2013 roku w zakresie opracowania regulaminu szacunkowy koszt około 3000 zł, a w roku 2014 pozostały w wyżej wymienionym zakresie. Pod warunkiem podjęcia konstruktów przez Radę Dzielnicy 2018 oraz wprowadzenie tego zadania w budżecie miasta do WPR-WPI. Nadmieniamy, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wniosku do budżetu miasta Krakowa na rok 2014 o wprowadzenie do WPR i WPI zadania pod nazwą Fontanna na Placu Centralnym w zakresie opracowania dokumentacji oraz realizacji inwestycji. Wobec powyższego odsyłamy niezamknięty wniosek do zadania projektowego nr 2001 na rok 2013 pod nazwą Konkurs na opracowanie projektu Fontanny wraz z zagospodarowaniem tego na Placu Centralnym, czyli podanie przeprowadzenia konkursu nagród zamiast nagród. W przypadku podjęcia decyzji w sprawie rozpoczęcia realizacji zadania programu Fontanna na Placu Centralnym jeszcze w bieżącym roku zwracamy się z prośbą o pilne przyjęcie koniecznych uchwał. Pierwsze wyjaśnienie, proszę Państwa, zgodnie z pismem i z tym, co jest wpisane do budżetu miasta Krakowa na 2014 rok, nastąpiła zmiana nazewnictwa zadania z konkursu na opracowanie projektu Fontanny wraz z zagospodarowaniem placu terenu na Placu Centralnym, czyli na nazwę Fontanna na Placu Centralnym. W związku z tym, że środki finansowe w tym roku w wysokości 3000 zł mają być wydatkowane na wyżej wymienione zadanie, stąd wprowadzamy zmiany dotyczące tego, że pozostałe środki 18 tysięcy złotych jest dzielone na gimnazjum 48 modernizacja, czyli wymiana drzwi stanowych na ciepłe aluminiowe i
Ośrodek Cypriana Kamila-Norwida, dofinansowanie modernizacji Sabitańca, Arizona. Macie Państwo kwoty po autopoprawce, w przypadku Gminy 48 jest to kwota 7 tysięcy złotych, a w przypadku sali Arizona jest to kwota 11 350 zł. Pozostałe uchwały to uchwały, które wprowadzają z budżetu na rok 2014 rok kwotę 18 tysięcy złotych i trzecia uchwała to wpis do WPF, WPI w zakresie całego zadania realizowanego w cyklu dwuletnim. Kwota w 2014 roku to 3 tysiące złotych, za to kwota w roku 2014 to 18 tysięcy złotych. Proszę Państwa, zgodnie z naszym ustaleniem otwieram dyskusję. Biorę pod uwagę to, że dyskutujemy w zakresie zadania, które w tym momencie jest zadaniem dla trzech uchwał. W takim wypadku, proszę Państwa, przyjmijmy, że czas, który będzie miał każdy z nas, to będzie 5 minut w pierwszej wypowiedzi, w drugiej 3 minuty. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Do? Poprawka? Do pierwszego. Bardzo proszę. Jak się pomyliłam, to skreślone. Ale nie za bardzo rozumiem tej poprawki. Nie rozumiem tą poprawkę, bym prosił o wyjaśnienie. Wniosku numer 1 nie przenosi się kwoty 21 tysięcy, tylko 7 tysięcy. Przenosi się na gimnazjum numer 48, 7 tysięcy. Paragraf 3 pozostaje bez zmian. Rozpatrzymy na wniosek numer 1. Druk numer 1, paragraf numer 2. Paragraf 2, czyli wykonanie koncepcji projektu budowa i remontu. Tak, przenosi się 7 tysięcy na gimnazjum numer 48, 7 tysięcy, a paragraf 3 pozostaje bez zmian. To znaczy? Może jest, przeznacza się dodatkowe środki w wysokości 9 na zadanie. To znaczy jak dodatkowe środki i jaką kwotę? Aha, no to jest... Czarnieć. Nie zmienia, proszę Państwa, toku. Zapraszam Państwa do zapisywania się na listę. Panie Przewodniczący, pytanie natury formalnej. Czy te 5 minut, które mamy w pierwszej, uchwale, czy możemy sobie dzielić na 5 razy minutę? 5 razy minutę? Na przykład, albo 2, 2, 1. Znaczy, żeby, Państwa, była dyskusja owocna, to jedna wypowiedź to jest troszkę mało, bo sprawa jest dosyć ważka. Czy możemy podzielić te przysługujące nam w sumie 7 minut? Przyjmijmy, że mamy 2,5, 2,5 i 3, więc 3 głosy w dyskusji jest to wystarczająca ilość, myślę, dyskusji. Proszę, otwieram głos. Tak. Pan Porąbski. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Pani Burzyka. Jesteśmy pierwsza, tak? Dziękuję. Dobrze, kto z Państwa jeszcze w dyskusji? Pan Jarosław. Ktoś jeszcze? Pani Kamila. Pani Kapela. 3 na 21. Ja przyjmuję, że wniosek jest złożony, więc zespół przeliczy Pani Radna. Przy głosowaniu będziemy ten wniosek oczywiście głosować. Bardzo proszę w takim wypadku Pani Ciężej. To znaczy proszę ktoś, żeby kolejny. To Pan Porębski, Pan Ciężej będzie kolejny. Proszę Państwa, ja już na komisji mówiłem, bo jak Państwo wiecie, Pan Przewodniczący zrobił przerwę i komisje się odbyły, ale powtórzę to jeszcze raz, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy słyszeli. Proszę Państwa, nie jestem przeciwny budowie fontanny na placu centralnym imienia Rolanda Regana. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że dzielnica 18 jest dzielnicą bardzo dużą i ma dużo, dużo większe potrzeby niż obecnie budowa fontanny na placu centralnym. Dlaczegoż to nie obecnie w tej chwili? No dlatego, że mamy koncepcję już przygotowaną w 2010 roku na tak zwaną fontannę w
parku ratuszowym, to jest po przeciwnej stronie, też tak zwany park ratuszowy, bo nie ma nazwy, tylko to jest teren zielony, gdzie ma cały teren zielony być zagospodarowany, między innymi zrobiona fontanna. Dlatego uważam, że jeżeli jest koncepcja, a miasto chce dać te środki finansowe i bardzo dobrze z ich strony, że chcą dać te środki finansowe, to całkiem dobrze możemy zaproponować, nawet na dzisiejszej sesji, być z wnioskiem takim do pana prezydenta, że sobie życzymy jak najbardziej te środki, ale ta fontanna powstała tam, gdzie jest obecnie koncepcja. I uważam, że ten teren zielony, który jest wspaniałym terenem zielonym, częściowo już zagospodarowany, bo mamy stoliki dobre w szafie, jest to buławek, prawda, co prawda tam mamy działki wymienione, ma być wymieniona zieleń i tak dalej. Ja wiem, to co pan przewodniczący mówi na komisji, że tych środków na to nie wystarczy. Oczywiście, że to jest za mało środków, bo z tego co pamiętam, to chyba suma tam była około 7 milionów, ale nie jestem pewny, ale to jest zagospodarowanie całego terenu. W związku z tym, jeżeli mamy te 3 miliony, które chcą dać, to dołóżmy jeszcze, a myślę, że jeżeli pójdziemy w ramach zadań kompensacyjnych, to nie będzie większego problemu, żeby realizację zadania zacząć robić i zakończyć to zadanie. Takie jest moje zdanie, bym bardzo Państwa prosił, żebyście Państwo przemyśleli tę sprawę. Powtarzam jeszcze raz, nie jestem przeciwny fontannie na placu centralnym. Tylko nie teraz, nie w tej chwili, ponieważ tak jak mówię, wiele zadań mamy ważniejszych do roboty. Dlatego ja Państwa bardzo proszę, żebyście ten temat Państwo przemyśleli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Pani Radna Ciężek jest gotowa? Bardzo proszę. Ja mam tu pewną wątpliwość co do uzasadnienia. Park centralny został zaprojektowany jako geometryczne wnętrze otoczone reprezentacyjnymi budynkami. Park centralny miał akceptować obelisk widoczny na planie i makiecie. Zasadnym jest powrót do tych projektów i uzupełnienie placu o pięciostopną dominantę. W miejscu obelisku możliwe jest zaprojektowanie fontanny lub fontanny z obeliskiem. Ale jeśli to, skoro było zaprojektowany obelisk, to jak my teraz chcemy fontannę robić? Bo że tak powiem, wracamy do projektu z lat 50., gdzie był obelisk, a teraz chcemy fontannę. To dlaczego żeśmy nie poszli w kierunku obelisku, nie wiem, który byłby, nie wiem, z zegarem słonecznym albo coś w tym stylu, tylko idziemy w kierunku czegoś w ogóle całkowicie nowego, które nie było zaprojektowane. To jest, że tak powiem, moje pytanie i tak powiem zdziwienie. A druga rzecz, bardzo mnie dziwi ogromne tempo, z jakim idzie po prostu realizacja tego, w ogóle wykonanie tego projektu i realizacja. Ja chciałam przypomnieć, że dwie kadencje temu, bodajże za przewodniczącego Tomasza Urynowicza, była remontowana Aleja Róż. To jest miejsce to po Leninie i nijak to ma się do projektów z lat 50. Wręcz ludzie się śmieją, że te kolumienki, które tam są podświetlane, to są nagrobki żołnierzy Armii Radzieckiej. Więc ja się obawiam, żebyśmy znowu nie strzelili sobie w stopę po raz drugi. Ja myślę, że to powinno być naprawdę długotrwale, bo Huta ma 60 lat i jeszcze może poczekać chwileczkę, ale żeby to było przeanalizowane naprawdę, ten projekt. Żeby znowu nie było, że postawimy sobie coś, czego potem będziemy żałować. I to nawet można powiedzieć, że albo będzie w składzie konserwator ten i ten. Mi się wydaje, że to, co było remont Alei Róż w tamtym miejscu, też pewnie był opiniowany, ale nie było to do końca przemyślane. I myślę, że nie powinniśmy tak się śpieszyć. Nie wiem, po co skąd wynika ten pośpiech. No to jest to moja uwaga. Dziękuję bardzo. Kolejna w dyskusji osoba to jest pani Witka. Bardzo proszę. Ja właściwie to mieszkam tu od początku na Wychucie i tak się zastanawiam, że ten plac centralny to jest taki god. Wcale nie park na tym, o którym pan tutaj mówił. Uważam, że gdyby była inwestycja w tym miejscu i wkomponować fontanny, to by była mega, że tak powiem, myśl. No jeżeli jest przygotowany już projekt, to tak już nie ma. Koncepcja. No to nie wiem, ja uważam, że coś trzeba zrobić, na pewno. Tylko może rzeczywiście zastanówmy się, bo teraz tak, jak wydatkujemy te pieniądze na projekt, a okaże się, że nie dostaniemy pieniędzy, to znów kolejny projekt będzie doszukany. My musimy mieć pewną pewność, że ta inwestycja będzie realizowana. Kwestia tylko teraz, w którym miejscu. I myślę, że wszyscy się powinni pochylić i tutaj nie jest jakaś sprawa, że tak powiem, wykluczenia, że nie chcemy, tylko
no jakoś rozsądnie, bo rzeczywiście opinia społeczna jest tak zbulwersowana całą sytuacją, która obecnie się dzieje na terenie naszej dzielnicy, że obojętnie, czy my jesteśmy w koalicji, czy jesteśmy przeciwko sobie działamy, to jednak uważam, że gra powinniśmy grać w jedność. Bo wizytówka naszej działalności idzie na zewnątrz, czyli nikt nas nie rozróżnia, czy my jesteśmy prawicowcy, czy lewicowcy, czy niezależni. Po prostu mamy działać na rzecz mieszkańców, bo oni są tutaj, nas tutaj wybrali. I tak jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Mięcła, bardzo proszę. Na taki przykład dylematu Igrzyska Szczyte. Wiadomo, że zawsze byłem za... Tak? Pani radna? Tak pani sądzi? Bo to jest nagrywane. No dobrze, nie. Tak sądzę, tak? No, chyba, że odprowadzę. Wiadomo, że potrzeby infrastrukturalne naszej gminy są ogromne i niejako gdyby była szansa zdobycia dodatkowych pieniędzy w kwocie jakiejś pokaźnej, na ten temat bym chętnie dyskutował i głosowałbym jak najbardziej za. Natomiast jeżeli z drugiej strony jako mieszkaniec, przykład centralny przez 20 lat mieszkałem i widziałem później po mojej wyprowadzce taką degradną radę tego terenu, gdzie zamiast Moty Polskiej jakiś taki sklep ciuchowany ze szmatami i tak dalej pokazał się, gdzie moi znajomi jeżdżą do rynku na kawę, piwo i żeby się zabawić, a cały ten teren, centrum naszej tutaj dzielnicy jest pusty i w zasadzie niebezpieczny, bo też się z tym wiąże, to niejako sam nakład jakichś tam pieniędzy, który byłby z naszych pieniędzy do ewentualnie zysków z tego, że miasto by przeznaczyło dosyć duże środki na to, żeby ożywić całe centrum Huty. Według mnie nie chciałbym, żeby Państwo tej koncepcji byli, ci co są, wyrażą jakby głośny sprzeciw, nie zepsuli pewnej możliwości pójścia właśnie w tym kierunku, pomimo, że są wątpliwości. Ja wyrażam tutaj i wątpliwości, ale też nie chciałbym przeszkadzać tym chętnym, którzy chcieliby ożywić ta centralna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Frankiewicz, bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć, że nie będę też powtarzać za radnymi, że fontanna jest pomysłem. No pewnie, no powtarzam, fontanna sama w sobie jest pomysłem niezłym. Ja jakby pójdę od tyłu. Samo utrzymanie fontanny to są bardzo duże koszty. Fontanna ma obieg zamknięty, generalnie jest to woda w konsekwencji brudna. W dzielnicy jest dużo bezdomnych, jest dużo różnego elementu, będzie to kąpielisko tego typu ludzi, no tak to się prawdopodobnie będzie działo. Okaże się następnie tak, że nie mamy pieniędzy na utrzymanie tej fontanny, bo utrzymanie fontanny generuje bardzo wysokie koszty, w związku z tym w pewnym momencie pieniądze się skończą, zarośnie trawą, zarośnie, będzie ziemia, nie będzie fontanna funkcjonowała. To taki wariant pesymistyczny. Natomiast przechodząc już do moich wątpliwości takich najpoważniejszych. Wszyscy sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że pieniędzy nie ma, że pieniędzy nam nie chcą przyznać, że dzielnica jest zaniedbana, że nie ma pieniędzy na podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem dzielnicy, utrzymaniem infrastruktury, czy w ogóle naprawą infrastruktury, naprawą tego, co jest ludziom żywotnie do życia potrzebne. Na poprzedniej sesji mówiłam o wyglądzie osiedli, na przykład Wandy, Willowe, Skarpa, wzdłuż ulic, zniszczone chodniki, zniszczone trawniki, generalnie brzydko, brudno, paskudnie. I teraz zaczynamy budować fontannę. To ja się pytam, po co nam ta fontanna teraz? Jeżeli chcemy, żeby w dzielnicy było pięknie, żeby plac centralny był piękny, co macie Państwo teraz do placu centralnego? Stosunkowo niedawno był remont. Jest skwer, są ławeczki, są kwiaty. Wygląda elegancko. Chcemy ożywić, Panie Radny, centrum Nowej Huty. To nie fontanną, tylko właśnie innego rodzaju infrastrukturą. Pozwólmy ludziom otwierać ogródki,
otwierają ogródki piwne, kawiarnie, cukiernie, w ten sposób przyciągają ludzi. Jeżeli mamy tak wielkie pieniądze mieć przyznane na fontannę, dlaczego nam nie chcą przyznać pieniędzy na poprawę infrastruktury? Co to znaczy, że na to pieniądze są, a na to pieniędzy nie ma? Co to są za pieniądze? Jaka jest różnica między pieniędzmi na chodniki, a pieniędzmi na fontannę? To są jakieś inne pieniądze? Ja tego nie mogę zrozumieć. Pieniądz jest pieniądz. Jeżeli czas, 5 minut. Ale ja mogę mówić 5 minut raz, prawda? Sama pani ja proponowałam, oczywiście, ale chwilę. Bardzo proszę kontynuować, że I teraz proszę Państwa, ja uważam tak, że 3000 zł już wydajemy na opracowanie samej koncepcji, na opracowanie samego projektu. 18 tysięcy na projekt, a potem wielkie pieniądze wydajemy na fontannę, tylko po to, żeby ona była, żeby coś uświetlić i żeby po kimś został, jak sądzę, ślad. I tylko myślę, że tu jest problem w tym śpiewie. Na razie. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba, która zapisała się w dyskusji, to jest pani radna Kapela. Bardzo proszę. Tak, celowo chciałam jako ostatnia, choć myślę, że tutaj pan Moryc mnie przebije w myśl zasady, że nieważne jak się zaczyna, ale ważne jak się kończy. Argumentów Krysi tu, są nie do podważenia, to w moim odczuciu. Ja się muszę, trochę będę kpić z tej całej sytuacji, aczkolwiek do jednego argumentu się odniosę. 3000, drodzy Państwo, na opracowanie zasad konkursu. Farsa. Gwarantuję Wam, że gdybym była przekonana do tego pomysłu, że ta fontanna ma powstać teraz, ja to zrobię charytatywnie, za darmo, przy współpracy właśnie co po niektórych radnych. Panie Moryc, ja wiem, że na propagandzie nie można oszczędzać. I tu też oczywiście kpię i pomogę Wam troszeczkę z radnym Kurynowiczem. Proponuję następny, kolejny wniosek złożony przeze mnie będzie takiej treści, że fajnie by było, aby ogłosić kolejny konkurs na nadanie imienia fontannie. I jako priorytetowo potraktować pierwszą nagrodę dla autora, gdzie imię będzie tej fontanny im nosiło nazwisko Urynowicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim wypadku, czy ktoś z Państwa jeszcze w dyskusji? Pan Poremski drugi raz i pani Stabryła. Bardzo proszę, panie Władzie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja jeszcze kilka takich tematów, żeby nie chcę Państwa przekonywać, bo nie może, tylko ja mówię to, co może być, co się może stać. Proszę zwrócić uwagę jeszcze jedno, że jeżeli ta fontanna powstała w Parku Ratuszowym, czy na tym terenie zielonym po przeciwnej stronie, to mamy tu studnię głębiną. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to teren zielony, to już mówiłem. Następna sprawa to jest taka. Zapewne większość Państwa pamięta, że były takie fontanny, jak ja pamiętam, to w radnej pamięci były trzy osiedla fontanny. Na Uroczym, na Szkole, na Krakowiakach, na Złotym. Wszystkie zostały zasypane, zlikwidowane. Teraz oczywiście nie przetrwają, bo to są środki finansowe na utrzymanie, jak już Państwo jeszcze podkreślali. W związku z tym na to też trzeba wziąć, że tak powiem, jakieś rozeznanie. Następna sprawa to jest, drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę, ile projektów leży wykonanych i dokumentacji, gdzie są nierealizowane. Właśnie tego typu, że później nie ma środków finansowych, bo z budżetem miasta Krakowa jest różnie, prawda? Bo Pan Przewodniczący mówi, jest oczywiście zapisane, ale jeszcze nie jest przegłosowany ani budżet miasta Krakowa, ani WPR jest przegłosowany. W związku z tym ja nie twierdzę, że nie będą te środki przyznane, absolutnie idę w tym kierunku, prawda? Tylko mówię, żeby po prostu tą sprawę przemyśleć bardzo dokładnie. Według mnie mamy inne ważne zadanie, ale jeżeli powtórzę jeszcze raz, są środki finansowe typowo na fontannę i Pan Prezydent jest za i Rada Miasta, która ma większość, będzie za, to ja jeszcze raz bardzo Państwa apeluję, że zróbmy to, ale zróbmy to w Parku Ratuszowym po przeciwnej stronie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Stawiła. Więc uchwała, która była podjęta na poprzedniej sesji, to dotyczyła projektu fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu Placu Centralnego. Natomiast tutaj już ta uchwała się ogranicza fontanna na Placu Centralnym, czyli jakby gubi się to zagospodarowanie terenu. I to może być, ja też już się spotkałam z wieloma osobami, które miały krytyczny stosunek do tej fontanny. Tłumaczyłam im, że to tam będzie ładniejsze otoczenie niż... Natomiast tutaj, jak my się ograniczymy tylko do fontanny, a nie będziemy myśleć o zagospodarowaniu terenu Placu Centralnego,
to możemy się spotkać z krytycznymi uwagami. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze głos w dyskusji? To ja może tylko jeszcze krótko, że nawiążę, że jednak... Po raz drugi Pani radna, książę. Chodzi mi jednak o te koszty utrzymania. Myślę, że w pierwszych latach to będzie dobrze funkcjonowało, tylko bo będzie nowy sprzęt i tak dalej, to będzie dobrze. Zaczną się problemy po paru latach, jak wszyscy już ten entuzjazm opadnie, zacznie się co nieco psuć i będzie się powoli wszystko, że tak powiem, sypało. I jest taki prosty przykład ze zegarem przy placu centralnym. Jak wiecie, no kiedyś ten zegar działał, a teraz to jest tak, że albo w ogóle wygląda fatalnie, jak słońce święci, w dzień praktycznie nic nie widać, co się na nim, co się robi, tak. I do tego ma wiecznie poprzepalane te żarówki. I nigdy nie było pieniędzy, żeby nowy zegar, mówię bez reklamy, bo za reklamę to wiem, że wspólnota liczyła sobie pieniądze, ale żeby w to miejsce nowy zegar wstawić tak, żeby było coś widać. I mi się wydaje, że to było chyba bardziej pożyteczne dla ludzi, tym bardziej to jest punkt przesiadkowy i dalej będzie. A fontanna między torami tramwajowymi, no jest to dość, sprawa dość wątpliwa, tym bardziej, że będzie ona przyciągała dzieci i to one będą się tam pamiętać między tymi torowiskami, no dla mnie dziwne. Jak już chcecie coś robić, to zróbcie jakieś, nie wiem, wyłączenie kamienne, ale nie fontannę, bo mówię, naprawdę to wtedy będzie mniejszy koszt, będzie to jakieś tam wykończenie tego placu centralnego. Estetycznie może będzie wyglądało dobrze, ale po prostu fontanna w tym miejscu to jest dla mnie punk. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze w dyskusji? Widzę, Pan Przewodniczący. Panie Kreśniarz. Przepraszam. To. Bardzo proszę, Panie Frankiewicz. Jeszcze chciałam nawiązać do wypowiedzi radnego Więcława, do tych wątpliwości związanych z tym, czy pieniądze rzeczywiście otrzymamy. Zakładając znowu wariant pesymistyczny, który jest, co do którego ja się przyzwyczaiłam w polskiej rzeczywistości, można założyć, że tych pieniędzy nigdy nie dostaniemy, one mogą być tylko obiecane. Ale 18 tysięcy i 3 tysiące wydamy i one właśnie, już ktoś powiedział, pójdą do szuflady, będą właściwie pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. I jak znam realia finansowania Nowej Huty, tych pieniędzy nie dostaniemy. Natomiast walczyć, gdybyśmy z taką determinacją, gdyby Pan Przewodniczący i Zarząd i Rada Miasta Krakowa z taką determinacją walczyła o rzeczywiste upiększenie i posprzątanie i wyremontowanie Nowej Huty, na co można by przeznaczyć analogiczne środki, myślę, że to by było z korzyścią dla mieszkańców. A jak Państwo możecie się spodziewać albo już wiecie, awantura o fontannę gdzie się rozpoczęła i myślę, że ona grozi nam duża awantura. Natomiast na wszystkich nas spadnie odium tego pomysłu. Państwo musicie podnosić odpowiedzialność, to jest Wasz pomysł i Wy będziecie ten pomysł realizować i znając realia Rady Dzielnicy przegłosujecie ten pomysł, a całą złość mieszkańców będzie spadała na wszystkich. I coś mamy napisać sobie na czole przeciw na fontannie? Za takie pieniądze? To ja jeszcze coś się bardzo. Pani radna, bardzo proszę. Czy jak ja słowa skieruję do Krysi, bo ja jestem głęboko przekonana, że te pieniądze będą, powtórzę tu jeszcze raz, propaganda kosztuje i na to musi być. To wszystko, tak? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Szuba. Dziękuję bardzo, bo tyle głosów tu przeciw tej fontannie, ale takich głosów troszeczkę wymiarki bez przekonania, bo nic Państwo nie proponujecie coś innego w zamian. Ja proszę. Jedynie Pan Poręcki, który mówi o zmianie lokalizacji, ale jest też za fontanną, tak jak większość w Radzie zdecydowana jest za fontanną. Mówi się o tym. Ja mówiłam o innej formie. W tych wypowiedziach wszędzie się przewija czystość, że zaśmiecenie, że... No to mogę się zwrócić do Pana Radnego Poręckiego, jako że Rada Miasta Krakowa ustala środki na czystość, sprzątanie i tak dalej. Że mieliśmy tu przedwczoraj spotkanie z MPO i innymi, ze Strażą Miejską. W 2007 roku środki na czystość 25 milionów. I te środki
idą coraz w dół, także na 2013 rok, jak było środki zaplanowane, MBO wystąpiło o 13 milionów, to panie radny miasta Krakowa w tej chwili jest niecałe 8 milionów. No więc w związku z tym, to nie my, to nie my. To Rada Miasta ustala środki takie, które by były potrzebne, żeby ta czystość, a tu tak się ciągle przewija w dyskusji, bo nie czysto, bo lepiej by było przez... Na. No przecież panie Edwardzie, przecież pan wie, jak to biega i jak to idzie. My się tu apelujemy, zwracamy do pana i pan pilnuje. Niech pan pilnuje trochę tutaj naszej dzielnicy, żeby ta czystość... A nie mieszajmy jednego z drugim, bo to zaczynamy mieszać pojęcia jedne z drugim. Jeszcze coś? Dziękuję bardzo. Szanowny panie Józefie, drogi kolego. W mieście Krakowie jest tak samo jak w radach dzielnic. Jeżeli jest coś pozytywnego, to Platforma Obywatelska. Jeżeli coś jest negatywnego, to Rada Miasta Krakowa. I ma pan tu rację, proszę pana. Proszę przyjąć poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Przez te 3 lata, które obecnie są, ile poprawek było. I nie dalej jak w ubiegłym roku. Nie kto inny jak Platforma Obywatelska, gdzie pan Jaśkowiec złożył poprawkę o zabranie środków finansowych na oczyszczenie miasta. Była wtedy pani dyrektor Niedziałkowska i powiedziała, drodzy państwo, kosze będą opróżniane raz w tygodniu. Trawniki będą koszone 2 razy w roku, bo nie ma na to środków. Zostały środki zabrane, ale to zabrała nie Rada Miasta tylko Platforma Obywatelska i Przyjazny Kraków, szanowny przyjaciel Józef. I mógłbym to wymieniać, wymieniać bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Taka uchwała, gdzie tam mówicie w Radzie Miasta, że środki na czystość będą zwiększane, a nie to będą małe. Przepraszam. Czy ktoś jeszcze pani? Radna Witka, głos drugi. Ja tylko bym chciała powiedzieć na temat czystości, że jeszcze uzupełnić tutaj do pana zastępcy przewodniczącego, że była mowa o tym, że pan prezydent miasta Krakowa ma specjalną tyle, gdzie jest, uchwała jest mówiąca o tym, że co roku powinniśmy zwiększać środki na oczyszczenie, na czyszczenie, w ogóle na oczyszczenie miasta nawet tutaj w Krakowie. Ja się bardzo dziwię, że ludzie idą do urzędu miasta, bez względu na to, jaką preferują opcję, że nie dbają o to, żeby w naszym mieście, w Krakowie, Nowej Hucie był porządek. My naprawdę się tutaj szarpiemy, boksujemy. Panie przychodzą tutaj do nas na rozmowy i one są tak samo bezradne, jak i my. No przecież tak dalej być nie może. Należy powrócić do tego, co było. Ludzie płacą, żądają i takie jest święte prawo. A my jesteśmy od tego, żebyśmy walczyli o takie rzeczy. No trudno, no bo każdy chce być wielki, tylko nie do roboty. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, czy ktoś z państwa z dyskusji? Pan Boda. Ja chciałem tak powiedzieć państwu, że jest tak strasznie duży pesymizm w tym. Myśmy, zakładając, że ten pomysł wypali i uda się to zrobić, zakładali, że ta inwestycja... Zakładamy, tak. W jakiś sposób ożywi ten plac centralny. To, co państwo mówicie, żeby powstały kawiarnie, muszą te osoby popołudniami na ten plac centralny przychodzić. I może właśnie to spowoduje, że ten plac się ożywi. Jest akurat najlepszy moment, bo będzie remont tego placu centralnego, będzie remont infrastruktury tutaj tramwajowej, torowisk. W związku z tym akurat możemy w tym momencie robić tą inwestycję. Chcielibyśmy, żeby to był początek jak gdyby dalszych inwestycji w Nowej Hucie, żeby zaczęło się od placu centralnego i potem głównymi arteriami rozszerzało się to na całą Hutę. Wiadomo, my jako dzielnica nie jesteśmy w stanie udźwignąć takich remontów, w związku z tym będziemy się o to zwracać do Rady Miasta. Natomiast stworzenie tego już na wstępie tutaj wszyscy negują, a może faktycznie uda się to zrobić i będzie to jakiś symptom do tego, żeby się rozpoczęło coś w tej Nowej Hucie fajnego i dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji, czy nie? Proszę, pan radny Krzysztof, bardzo proszę. Szanowni państwo, niezwykle rzadko przychodzi mi zabrać głos, ale chciałbym się odnieść do słów koleżanki radnej Katarzyny. Pozwoliła sobie wybiec tak troszeczkę do przodu i konkurs na
imienie, które powinna nosić ewentualna fontanna. Życie. Tak. I ja tutaj, Katarzyno, chciałbym Cię uspokoić. Ja na przykład byłbym stanowczo przeciwko nadawania imienia pana Urynowicza tej fontannie, gdyż uważam, że ta fontanna mogłaby nosić imienie na przykład mieszkańcom, dzieciom i gościom Nowej Huty. I to tyle, jeśli chodzi o mój głos, tak samo uważam abstrakcyjny, jak i kolega Urynowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie widzę. Pani radna Szczepska. Ja może tak krótko, ponieważ ja na inwestycjach się nie znam, zajmuję się inną płaszczyzną. Także rozmawiam z ludźmi, którzy faktycznie nie mają pieniędzy, bo tu się tak mówi dużo o tych właśnie biedzie, o tym wszystkim, co jest w hucie. Natomiast przyszło mi do głowy jedno, że jeżeli ktoś jest biedny i ma bardzo skromne mieszkanie, to jaką straszną przyjemność sprawia, jeżeli sobie kupi nowy ogród za parę groszy, nowy, mógłby sobie za to kupić chleb, ale ten ogród cieszy go. I tak samo sobie myślę, że nie jest tak, jak tutaj w tej chwili pan Józef Krężołek świętej pamięci, który miał koncepcję tej huty, który kochał tą hutę i wiele, wiele przez tyle kadencji radnych, którzy tu przychodzili, wiecie z czym państwo, z miłością do huty. I naprawdę, jak jestem trzy kadencje, to największa polityka jak gdyby jest w tej chwili. Proszę państwa, jest 65-lecie huty. Jeżeli miasto nam na wiele rzeczy nie daje, a możemy na 65-lecie upiększyć plan centralny, to dlaczego nie? Od razu wchodzi polityka i propaganda. Tak samo nie mogę się zgodzić przez te trzy kadencje i tutaj jest radny pan Foremski, który był 4 lata przewodniczącym Rady Dzielnicy, a życzę mu, niech będzie Rady Miasta. W każdym razie wie jak pracował, wie ile godzin pracował na rzecz huty, ile radni pracowali. I proszę państwa, jakieś takie mówienie, że slumsy są na bandy, to radna Irena Lech-Matras, która tam była radną i po prostu walczyła o każdy kawałek chodnika, o place, o wszystko, robiła to jak chciała najlepiej, to jest obrażanie innych radnych. Proszę państwa, każdy niech zrobi według siebie to, co mały odcinek, ale swój własny. I proszę państwa, nie wyobrażam, nie wiem, jakby naprawdę każdy z radnych, który tutaj pracował, starał się pracować bardzo uczciwie. I ja państwa proszę tak przemyśleć, czy naprawdę nie będzie przyjemnie naprawdę spotkać się na placu centralnym, będzie fontanna, będą się młodzi spotykać, nie tak jak dawniej pod Leninem, tylko teraz pod fontanną. Może to w jakiś sposób, no tak, bo jeżeli ktoś jedzie z Krakowa, to pyta się, gdzie jest Lenin. A teraz się zapyta, gdzie jest fontanna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Pani radna Pankiewicz. Trzeci głos. Ja się odniosę do słów pani radnej Krystyny Jaszczarskiej. Pani radna Krystyna Jaszczarska, ja jestem z Wami. 54 lata temu tam się urodziłam. Dokładnie się urodziłam na Wiedniu. I tam spędziłam większość swojego życia. I jak tam wracam, jest mi bardzo ciężko na sercu, że wracam do dzielnicy, na osiedle, które nabiera cech slumsów. Ja zapraszam na spacer po osiedlu Wandy. Ja zapraszam w okolice cmentarza. I zapewniam panią radną Krystynę Jaszczarską, że moim marzeniem jest to, żeby chodzić po różnym chodniku, żeby moja matka, która ma 90 lat, nie potykała się, żeby nie musiała sobie badać terenu laseczką, żeby móc spokojnie dojść tam, gdzie ma ochotę dojść. Gdzie starsi ludzie, którzy tam mieszkają, żeby mogli wyjść z tego. To nie jest ta fontanna do szczęścia niepotrzebna, bo oni się nie zbliżą do placu centralnego, a są pierwszymi mieszkańcami, już wymierają. Są pierwszymi mieszkańcami Nowej Huty. Im zależy na tym, żeby wyjść przed swój blok, popatrzeć na słońce, iść po równym chodniku, nie wpaść w kałużę, nie wpaść w taką zapadnię asfaltową, nie zbrudzić sobie nóg, i jeszcze na dodatek spokojnie przejść na trawnik, czy usiąść na ławeczce tam w okolicach swojego bloku. I to są mieszkańcy właśnie Wandy, mojego osiedla willowego, które jest po sąsiedzku i Skarby, przez którą bardzo często chodziłam. Te osiedla znam najbardziej i mówię to i biorę odpowiedzialność za moje słowa. Zapraszam w okolice cmentarzy na osiedlu Wandy, gdzie jest pochowana moja babcia. Tam się po prostu już nie da przejść. Ohyda, wszechogarniająca ohyda, z całym szacunkiem dla dokonań pani Ireny radnej Matras,
za poprzedniej kadencji, ale o tereny trzeba dbać. Jak się tego nie robi, wszystko popada w ruinę i tak to się właśnie dzieje. Zresztą za krótka była kadencja, nie udało się wszystkiego ogarnąć niestety. No i tu trzeba jeszcze... Dziękuję bardzo. Pani radna Jastrzębska, bardzo proszę. I w tej chwili jak gdyby pani przerzucała też winę ze względu na te chodniki na panią Małgorzatę Bąka, ja uważam, że ona nie bardzo... Na panią Małgorzatę, absolutnie. Nie da się wszystkiego w jednej kadencji nie zrobić. Ona nie ma pieniędzy, ona nie może zafundować. Szanowni Państwo... Pani radna już skończyła, tak? Chciałbym zauważyć jedną taką rzecz, w zasadzie znamienną, z której sobie wszyscy zdajemy sprawę. Jasna sprawa, że potrzeby, jeżeli chodzi o remonty chodników, dróg, infrastruktury są ogromne w naszej dzielnicy. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie rozmawiamy tu o alternatywie, czy fontanna, czy chodniki na osiedlu Wandy, czy nie wiem, na Słonecznej, na Szklanych Domach, na osiedlu Szkolnym. A powinniśmy rozmawiać. Ale nie ma takiej dyskusji. Nie ma w tym momencie nawet założeń pod taką dyskusję. Nie z naszej winy. Nie ma rozmowy, dokładnie. Nie, szanowni Państwo, to jest dorabianie ideologii do tej sytuacji. To jest przedstawianie tej koncepcji jako koncepcji, która się mówi o koncepcji budowy fontanny, czy nawet nie budowy fontanny, tylko ogłoszenia tego konkursu. Państwo próbujecie to przeciwstawić, że to jest jakby alternatywa do remontów. Muszę powiedzieć jednoznacznie, że jest to stwierdzenie nieprawdziwe i wręcz fałszywe. Także chciałbym to jednoznacznie stwierdzić i rozmawiamy o tym temacie, który dzisiaj podnosimy. Dziękuję bardzo. No to uwaga, dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Ja chciałbym jeszcze na pan radny Jastrzębskiego, że Państwo, jeżeli uważacie, że... Jeżeli Państwo uważacie, że to jest potrzebne, to przeprowadźmy konsultację wśród mieszkańców, nawet głosu Nowej Huty, zapytać, czy Państwo chcecie fontanny na placu centralnym, a jeżeli nie, to co Państwo chcecie? Dać alternatywę przykładowo, że jest propozycja budowy fontanny na placu centralnym. Albo pomysły w ogóle. Albo pomysły, że Nowej Huty tak jak się to robi w innych dzielnicach. Albo czy fontannę, proszę bardzo, parku ratuszowym tak zwanym i tak dalej, i tak dalej. No proszę, jeżeli Państwo uważacie, widzę, że większość tu jest przekonana Państwa, że chcecie tam fontannę na placu centralnym, obecnie, zaznaczam jeszcze raz, obecnie, bo ja nie mówię, że ona kiedyś nie powstanie. Jeżeli się wszystko w Nowej Hucie zmieni, a mam nadzieję, że się zmieni, wcale nie mówię, że fontanna nie może być na placu centralnym, ale zagospodarowanie całkowite placu centralnym. Nie, nie fontanna, obecnie. Dziękuję bardzo. Co jeszcze? Wszyscy, tak? No, można było się tylko odnieść do pana radnego miasta Krakowa Porębskiego, że wreszcie ci mieszkańcy u nas wybrali, jak gdyby my tu reprezentujemy tych mieszkańców, o których mówisz. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko jedno słowo, tak wszyscy powiedzieli i tak po prostu taka myśl mi naszła, że jeżeli byłyby prawidłowo rozdzielane fundusze dla wszystkich radnych, na jakikolwiek remont w danym osiedlu, nie byłoby dzisiaj żadnej takiej dyskusji, czy ta fontanna ma być, czy nie ma. Bo jeżeli przez prawie 3 lata nie ma się nic zrobione, a chce się fontanny, no to chyba jest wielkie rozgoryczenie, gdzie też moi wyborcy się pytają, ja nie mam to zrobione, a wy chcecie fontannę. Dziękuję bardzo. Nie może się składać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli nie ma już do dyskusji, to ja spróbuję odpowiedzieć wnioskodawcy na pytania, które się pojawiały, ale także wyrażę swoją opinię odnośnie tematyki, o której dzisiaj rozmawiamy. W pierwszej kolejności chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana radnego Paciorka. Rzeczywiście, proszę Państwa, stwierdzić, że ta dzisiejsza dyskusja nie dotyczy jakiejkolwiek alternatywy dotyczącej środków, które gdzieś ewentualnie mogą być przyznane przy głosowaniu budżetu miasta Krakowa na inne zadania dla naszej dzielnicy. Tak jak tutaj powiedział pan Kremski, my jeszcze
nie mamy w momencie żadnej pewności, że te środki na tą fontannę zostaną przegłosowane przez Radę Miasta Krakowa w kwocie pozwalającej na realizację tej fontanny. Ale proszę Państwa, my dzisiaj rozmawiamy o tym, że my chcemy przeznaczyć kwotę 21 tysięcy złotych z budżetu dzielnicy na opracowanie koncepcji, na przeprowadzenie konkursu, czyli tak naprawdę Rada Dzielnicy 18, bo tu wszyscy od razu mówimy o tym, że my dajemy nie wiadomo jak wielkie pieniądze jako Rada na fontannę. Na tą chwilę Rada Dzielnicy przeznacza 21 tysięcy złotych. Na przeprowadzenie, proszę Państwa, konkursu, czyli tak naprawdę oddajemy wszystko w ręce profesjonalistów, specjalistów. Ja już to mówiłem na ostatniej sesji. My nie chcemy, tu mówię w imieniu wnioskodawców, aby w jakikolwiek sposób Rada była obciążona tym, co zostanie zaproponowane dla tego miejsca. Szanowni Państwo, może będzie tak, że żaden z przedstawionych projektów koncepcyjnych nie uzyska uznania architektów, urbanistów, historyków sztuki, konserwatora zabytków. Czyli okaże się, że żaden nie spełnia wymogów, które będą zapisane w regulaminie konkursowym. Ja bardzo się cieszę, że pani radna Kapela Glewód jest osobą super kreatywną. Jeżeli pomysł by się im podobał, to by napisała ten wniosek całkowicie non-profit. Ale jak sobie dobrze przypominam, przez ostatnie 3 lata żaden pomysł pani radnej się nie podoba. Przepraszam, ja powiedziałam o tym. Powinno być że tak, pracy... że znowu jeżeli, proszę Państwa, powinno być tak, że jeżeli my oddajemy wszystko, co dotyczy merytoryki tego zadania profesjonalistom, to dajmy się wypowiedzieć, żeby to oni powiedzieli, czy rzeczywiście jest to dobre. Mówiliśmy Państwu, ja również to mówiłem, że poprzedziliśmy analizę zgłoszenia tego wniosku nie tylko i wyłącznie tym, że zrobił się pomysł, ale także zapytaliśmy jednostki, które są odpowiedzialne w mieście za to, aby zmieniać przestrzeń publiczną. Były to 3 jednostki, każda z nich odpowiedziała, że tak. I to, proszę Państwa, nie ma nic wspólnego z tym, że ktoś gdzieś się śpieszy, ponieważ myśmy z pismami do tych jednostek występowali, jak ja dobrze pamiętam, myślę, że na przełomie marca, kwietnia odpowiedzi przyszły, jeżeli dobrze pamiętam, pewnie w lipcu czy tam w czerwcu, może to było troszkę później, ale tu nikt do niczego się nie śpieszy. Po prostu taka jest procedura związana z realizacją zadań. Najpierw sprawdzamy, czy one w ogóle mają możliwość realizacji, a dopiero później te zadania są wpisywane do budżetu. Budżet miasta Krakowa radnym zostanie przedstawiony do 15 listopada. Więc jeszcze jest czas na to, żeby te wszystkie zapisy związane z realizacją tego zadania w tym budżecie się znalazły. I naprawdę, szanowni Państwo, na ostatniej sesji, która odbywała się we wrześniu, to jest całkowicie normalna procedura, że głosowaliśmy to zadanie. Z uwagi na to, że przyszło pismo z IKIT-u odnośnie informacji, że nie są w stanie do końca wydatkować tych środków, a żeby zachować te środki i aby ich nie stracić, dziś odbywa się ta nadzwyczajna sesja, abyśmy mogli rozdysponować te środki, które są jeszcze do wykorzystania na 2 inne zadania. Powiem, proszę Państwa, tak, jestem mieszkańcem Nowej Huty od urodzenia. Pewnie jak większość tu siedzących na tej sali. Nie mamy potrzeby się licytować tym, ile kto mieszka w tej Nowej Hucie, bo każdy z nas w niej żyje, mieszka, niektórzy nawet pracują, niektórzy tutaj posyłają dzieci do szkoły, czy też wnuki do przedszkoli. Ale proszę Państwa, my tu jesteśmy zakorzenieni. Każdy z nas podejrzewa, że byłby w stanie wskazać wiele miejsc, które są dla niego w tej hucie ukochane. Ale nie mogę się zgodzić,
z tym, że czy to ta rada, czy wcześniejsze kadencje, czy całe dwudziestolecie, bo już tyle rady dzielnic istnieją, są odpowiedzialne za to, że następowała powolna degradacja substancji infrastrukturalnej w naszej dzielnicy, czyli Nowej Huty. To proszę Państwa, nie jest tak, że to my jako radni nie byliśmy w stanie dawać pieniędzy na tę infrastrukturę. To nie jest tak, że dzisiaj my jesteśmy odpowiedzialni, że osoby starsze, a proszę Państwa, w naszej dzielnicy, jak wskazują dane, ponad 60% mieszkańców to osoby, które są powyżej 60 roku życia. To nie jest tak, że osoby starsze, które żyją w tej dzielnicy, mają dzisiaj problem dlatego, że Rada Dzielnicy nie doinwestowuje remontów chodników, nie buduje parkingów, nie remontuje ulic. To proszę Państwa są zaniedbania wieloletnie i wcześniejsze niż funkcjonowanie Rad Dzielnic. My mamy obowiązek, szanowni Państwo, my dajemy te środki, które są w Radzie Dzielnicy i zawsze każda Rada Dzielnicy pochyla się bardzo gruntownie nad środkami, które są wydatkowane. Bez względu na to, czy te środki otrzymuje jeden czy drugi radny, zawsze te środki są dzielone zgodnie z wolą Rady Dzielnicy. I tak było, proszę Państwa, w kadencjach, w których uczestniczyłem, zawsze one były dzielone zgodnie z wolą Rady Dzielnicy. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków, czy to jak dzielone były przez panią Ciężak, przez pana Porębskiego, zawsze tak samo były dzielone. To nie było znaczenia, że jeden radny czuł się pokrzywdzony, a drugi nie. Ale zawsze stanowiliśmy Radę Dzielnicy. I to Rada Dzielnicy tak wskazywała zadania do realizacji. Więc też warto o tym pamiętać, że w przyszłym roku mamy 65-lecie naszej dzielnicy, ale to nie jest tak, że my w Radzie Dzielnicy nie chcemy poprawy infrastruktury. Jak Państwo widzicie, przez 20 lat funkcjonowania nowego samorządu, wolnego samorządu w Krakowie i wolnego samorządu w Nowej Hucie, nie byliśmy w stanie uporać się ze wszystkimi tymi zadaniami. I pewnie minie kolejnych wiele lat, gdy będziemy cały czas poprawiali i upiększali to, co jest zniszczone, szczególnie w infrastrukturze. Ale też nie mogę się zgodzić z tym, że zamykamy drogę do tego, aby w Nowej Hucie powstawały kawiarnie, restauracje, puby. Szanowni Państwo, trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego w Nowej Hucie takie właśnie lokale upadają? Można tu wspomnieć klub 1949, można wspomnieć kultową stylową, która, proszę Państwa, ledwo co zipie. O to spytajmy. Dlaczego? Odpowiedź, proszę Państwa, przychodzi sama. Nasze społeczeństwo, tu, nowohuciane społeczeństwo, jest społeczeństwem emeryckim. Takim, które wymaga od wszystkich wokół, żeby była cisza i żeby był spokój. Bo klub 1949, szanowni Państwo, był cichym i spokojnym klubem. Tam nie było nawet sprzedawanego piwa. A ten klub został niestety zamknięty. Jak dzisiaj miałbym wskazać miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą iść w Nowej Hucie, aby choć trochę się zabawić, to proszę Państwa, klub Kombinator, gdzie naprawdę odbywają się prężne imprezy i działania, a drugi klub, który jest mniej prężny, to klub, który funkcjonuje w Sfinksie. Ale on jest zamykany równo z zamknięciem kina Sfinx. A restauracje, szanowni Państwo, ileż mamy tych restauracji? W centrum Nowej Huty tak naprawdę mamy stylową i mamy nową restaurację w nowych budynkach Hotel Centrum. Dwa lokale na 65 tysięcy mieszkańców. Ale proszę mi wierzyć, to nie jest spowodowane tym, że przedsiębiorcy nie chcą tu otwierać lokali. To jest spowodowane tym, że nie ma aż takiej dużej klienteli, która byłaby zainteresowana tym, żeby
szanowni państwo, nieco innego, ale zostawić pieniądze w tych lokalach. Jeżeli my zaproponowaliśmy pomysł związany z tym zamknięciem Placu Centralnego, to chcieliśmy wskazać na to, że nie patrzymy tylko i wyłącznie na tą chwilę, która dziś funkcjonuje w Nowej Hucie, ale chcemy pokazać, żeby popatrzeć choć trochę w przyszłość. Tak jak powiedział tutaj siedzący obok mnie radny Woda, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że jeżeli udałoby się, bo nikt z nas tutaj, jak siedzimy, nie będzie w stanie, proszę państwa, powiedzieć, że nam się to uda, dopóki nie będzie to przegłosowane przez Radę Miasta. Udałoby się, aby te środki finansowe uzyskać na realizację tego pomysłu, to chcielibyśmy pokazać, że trzeba, tak jak to nasze miasto jest gwiaździście rozłożone, żeby od tego miejsca, od Placu Centralnego, szły remonty na poszczególne ulice. Ale proszę państwa, to nie jest tak, że nikt z zarządów, nikt z radnych miasta, ani tych obecnych i tych byłych nie zabiegał o środki. Zawsze radni z Nowej Huty zabiegali o środki. Ostatnio słuchałem wypowiedzi byłego już radnego, pana redaktora naczelnego Głosu Tygodnika Nowogłódzkiego, pana Franczyka, na pytanie redaktora, a pan jako radny to walczył o środki na dzielnicę, na Nową Hutę? Tak, walczył, no ale proszę państwa, realia są takie, że kiedyś w Radzie Miasta było ponad 70 radnych, a dziś jest ponad 40. I każdy z nich patrzy na to miejsce, gdzie mieszka, a dopiero później patrzy na cały Kraków. I to jest ten problem, że nie zawsze znajdujemy w Radzie Miasta oparcie na środki dla Nowej Huty. Szanowni państwo, trzeba powiedzieć i popatrzeć sobie również prosto w lustro i w twarz na to, że nie otrzymalibyśmy tak dużo środków dla Nowej Huty, które zostały tu przekazane umową rekompensacyjną, bo to naprawdę były duże środki i są dalej duże środki, które są przekazywane, gdyby tu w tej Radzie radni nie podjęli takiej decyzji. Ale wtedy nikt nie zadawał pytania, a może by tak zrobić konsultacje społeczne, chociaż ta inwestycja to jest taka inwestycja, która, proszę państwa, jest inwestycją, no, różnie postrzeganą i bardzo, bardzo kontrowersyjną. Ja mówię tu o takich konsultacjach, które są proponowane przez pana radnego Poremskiego, które miałyby odpowiedzieć, czy rzeczywiście takie, a nie inne zadanie ma być realizowane. W innych dzielnicach też tak nie ma. Jest to pilotażowo zrobione w Czech, budżet obywatelski. Bardzo chętnie bym to zrobił, bo się podpisuję pod tym dwoma rękami. Ale jak proponowałem naszą dzielnicę do tego, żeby tak było, to niestety firma, która przeprowadza dzielnicę za rękę przez ten budżet obywatelski, powiedziała, że nasza dzielnica jeszcze nie w tym roku, po pilotażu. Proszę państwa, bardzo chętnie bym chciał, żeby nie tylko budżet dzielnicy, ale i miasta był w części budżetem obywatelskim, żeby mieszkańcy mogli wskazywać swoje zadania. Tutaj wielokrotnie pojawiały się też takie zarzuty, które mówiły o tym, że będzie to kąpielisko dla bezdomnych, że nie będzie pieniędzy na utrzymanie tej fontanny. Szanowni państwo, na pewno Rada Dzielnicy nie będzie tym, która utrzymuje tą fontannę. To Rada Miasta, a tak naprawdę prezydent, czyli miasto, będzie utrzymywało ten obiekt. Tak jak się to dzieje z wieloma innymi obiektami, które są w mieście. Kąpielisko dla bezdomnych, jesteśmy tak pesymistycznie nastawieni do mieszkańców naszej dzielnicy, że będą tu kąpali się, że będą tu załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne? Tak, znalazłem na jednym z profili na Facebooku taki film. Oczywiście takie zdarzenie może mieć miejsce w każdym mieście. W Rzymie, w Paryżu, jak i również w Nowej Hucie, na Placu Centralnym. Ale proszę państwa, to nie znaczy, że tak będzie. Ale zjawisko może wystąpić. Ale jak widać, osoby z tego profilu, no już dziś pokazują, że mieszkańcy Nowej Huty
to ci, którzy zachowują się jak najgorzej. Zawsze oburzamy się, gdy słyszymy w telewizji, w radiu, nożownik z Nowej Huty zabił. Ponowne morderstwo w Nowej Hucie. Szanowni Państwo, dlaczego się nie oburzamy, gdy słyszymy w Warszawie, ale nikt nie mówi, że na Ursynowie. To tylko w Nowej Hucie. Walczmy z takimi stereotypami. Ale my poprzez Facebooka bardzo często wskazujemy, że my jako Nowohucianie, no to pewnie będziemy się kąpać w fontannie, która ma tutaj zafunkcjonować. Proszę, proszę Państwa, myślę, że nie będzie tak źle, że ta fontanna, jeżeli powstanie, będzie takim miejscem, gdzie rzeczywiście, tak jak tutaj powiedziała Pani Radna Jastrzębska, będziemy mogli się spotykać i które będzie miejscem otwierającym Nową Hutę, otwierającym plac centralny. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że tak naprawdę nikt z nas nie wie, czy Pan Inżynier Ptaszycki, czy też Pan Profesor Juchnowicz, czy Pan Bolesław Strzybalski, Rębiesa, Zygmunt, Fincze, co oni dziś by powiedzieli na to, że chcemy taki obiekt zlokalizować w Nowej Hucie na Placu Centralnym. Czytałem, że Nowa Huta to plan niedokończony i że nie powinno się tu budować fontanny, bo nie była przewidziana. Ale wiele obiektów, które miały wystąpić w Nowej Hucie, nie zostały zrealizowane. Chociażby jezioro, projekt pana profesora Juchnowicza. Wielokrotnie spotykaliśmy się tu w Radzie, a także i w innych miejscach. Pan profesor mówił o tym, że ta Nowa Huta miała być otwarta. Proszę Państwa, nie powstały również inne budynki. Nie powstał na przykład budynek partii, który był planowany, a który miał być w miejscu dzisiejszego parku ratuszowego, prawda? Nie powstał także, proszę Państwa, tenże obelisk, który miał zamykać tą linię północ-południe. Ja nie wiem, czy dziś, mówiąc o tym, że chcemy fontanny i porównujemy to do tego obeliska, to nie robimy nadużycia. Dlatego chcieliśmy to wszystko włożyć w ręce osób, które się na tym zdają, czyli architektów, urbanistów, historyków sztuki. Jak Państwo wiecie, ostatnio został wymalowany budynek na Centrum A i zaraz w prasie ukazał się artykuł, że ten budynek to ma fatalne kolory. Dlaczego w ogóle został wymalowany? Bo przecież to nie są kolory naturalne Nowej Huty. Bo przecież ona była szara. Nic bardziej mylnego. Ten budynek jako jeden z niewielu był bardzo gruntownie przebadany przez konserwatora. Kolory Nowej Huty były jasne, żywe. Bo tacy byli wtedy mieszkańcy. To, że my dzisiaj żyjemy w hucie 65-letniej, to nie znaczy, że nie powinniśmy, proszę Państwa, też patrzeć w przyszłość. W przyszłość związaną z naszym miastem. Szanowni Państwo, ja się jeszcze na sam koniec odniosę tylko do wniosku pani Kapelak. Podpiszę się pod tym wnioskiem, ale widzę, że pani jest lepsza od wszystkich założeń, które są związane z nazewnictwem czegokolwiek w Krakowie. Z tego co wiem, chyba że pani ma lepsze informacje, pan Urynowicz jeszcze żyje, a nazywamy obiekty, ulice, jak i również inne elementy po śmierci. Ale jeżeli pani radna ma taką informację, to bardzo się z tego cieszę, że pani radna już wie. Proszę panią, to widzę, że pani jest prorokiem. Nie cieszy się, że pani radna jest prorokiem, skoro wie, że pan radny Urynowicz może już nie żyje. Z tego co ja wiem, chyba już wie. Chyba jeszcze żyje. No może nie. Tak, szczególne zasługi, drogi panie Borycy. Tak, szczególne zasługi. Ja myślę, że pani ma, czytając pani front page, to ja myślę, że pani ma super szczególne zasługi. Ja tyle dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
A po co ja tu powiem? Powiedziałem, że nie chodziło mi o zakres, który pan powiedział odnośnie konsultacji, które się odbywały z mieszkańcami osiedli peryferyjnych, tylko o takie konsultacje, które pan zaproponował dziś dla mieszkańców w sprawie tej fontanny, bo takich nie było propozycji, żeby przeprowadzać. Ale szanowny pan przewodniczący również w tej radzie był i wiecie państwo, jak to było, że wcześniej wszystkie propozycje zostały zatwierdzone u jednej pani. Przyszliście z propozycją już gotową tutaj do nas, prawda? Jeżeli pan uważał, że konsultacje były niewystarczające, to panie przewodniczący, proszę dzisiaj nie spychać na jednego czy na kilku rad, tylko przyjąć do wiadomości, żeśmy wszyscy głosowali za. Bardzo pana proszę, bo pan wprowadza publiczność w błąd. Ależ panie przewodniczący, ja słuchałem pana wypowiedź w Radiu Kraków niedawno i usłyszałem takie słowa, że była podpisana umowa rekompensacyjna, sam żem ją podpisał, cytuję. Sami nie było, proszę pana, do dalej pieniądze, tylko sam, żem ją to podpisał. Możemy sprawdzić, bo to jest sprzed kilku dni. Ale myślę, że nie jest to przedmiotem naszej dyskusji, bo pan sam, żem to podpisał, mam nadzieję, mówił w imieniu swoim, bo nie pamiętam, żeby rada wtedy wyrażała zdanie na temat podpisania. Ja musiałam wyrazić, oczywiście, że musiała, nie mogę podpisać bez wyrażenia. Ale to ten inny. No prosił o cofnięcie się do dokumentów. Ale to jest inny temat. Ale ja proponuję zamknąć tą dyskusję, bo schodzi już na jakiś to akcje poboczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa dyskusji? Zakochał ja tylko jedno zdanie. Jedno zdanie. Proszę państwa, żeby tak zobrazować te sytuacje, te dyskusje, te pieniądze, to wszystko. To jak państwo wiecie, 10 metrów kwadratowych chodnika za te 21 tysięcy. No i Po weselu mnie zajęło. Ty, jeżeli nie masz... tylko tyle, co tak, czy może dla kogoś to jest jakiś groźny... Przepraszam, ale ja mam taki wniosek formalny o zamknięcie tej dyskusji, która jest zupełnie bezpodstawna. Wszystko że macie w kieszeniach pieniędzy, że tak łatwo, lekką ręką 21 tysięcy chcecie wyrzucać. Ale nie mówię, że to nie jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Ale żeby zrobić jakiś pomysł, to trzeba zrobić pewne analizy i przymiarki do tego pomysłu. Przeznaczamy kwotę, patrząc na ten pomysł. To jest wniosek formalny zgłoszony przez pana... Bardzo bym prosił. Trzeba go przegłosować. Proszę państwa, jest wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Kto z państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny. Kto jest przeciw? Dobrze. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek przeszedł.